Komercyjnymi partnerami programu są marki mBank oraz Play. Dobre rozmowy z Wojewódzkim i Kędzierskim masz jak w banku. Na podcast zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, na które zaprasza Play, partner podcastu. Play. Witam Was bardzo serdecznie. Minęła godzina 20. Wojewódzki Kędzierski w Onecie i obok mnie i Kuby siedzi Joanna Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak się zastanawiam, bo wczoraj miałaś urodziny. W jakim języku fajnie jest usłyszeć 100 lat? Czy ma być to happy birthday, czy 100 lat, 100 lat? Tak i tak. Tak i tak jest bardzo miło. Moja córeczka, muszę ją nauczyć 100 lat, ale ona mi po angielsku śpiewała, ale myślę, że jestem Polką, to lubię po polsku, no jak i po angielsku. Why not double the happy birthday? 100 lat, happy birthday, 100 lat, happy birthday. Ja śpiewałem na parkingu. O właśnie, i tego nie nagrałam. Tak. No, to był taki fajny moment. No dobrze, to w takim razie... A twoja córka, oprócz tego, że nie umie 100 lat, to umie coś po polsku powiedzieć? Wiesz co, ona wszystko rozumie po polsku, jak do niej mówię i nieraz jak do mnie coś mówi, to jeszcze po angielsku. Po angielsku jest łatwiejsze niż polski, ale teraz właśnie miesza jak mama. Ostatnio mówiła, I don't wanna jeść. Oh yeah. Right. I że wiesz, że pół po angielsku, pół po polsku, okay. Ale jej cały czas... I wanna eat, tak, że chcę jeść, ale I don't wanna, że nie chcę jeść. I właśnie miesza pół polski, pół angielski, coś jak mama, ale wszystko rozumie po polsku. Mama, to powiedz nam, jakie życzenie usłyszałaś wczoraj i czego ty osobiście sobie życzysz? Jakie życzenia chciałabyś od nas usłyszeć? My się pod to podepniemy. Wiesz co, znaczy... spokoju. Mniej stresu w moim życiu, bo teraz dużo się dzieje i no spokój, żeby spokój. Myślę, że to jest najważniejsze. No i zdrowie, wiadomo, że zdrowie zawsze wszystkim. Joanna, my się znamy chyba ponad 10 lat i ja przecież widujemy się, widywaliśmy się w Stanach, gdzie spokoju nie było. Ja mam wrażenie, że spokój nie jest ci dany z racji temperamentu. Naprawdę jesteś dedykowana świętemu spokojowi, ty ze swoim temperamentem, osobowością, apetytem na życie. Znaczy wiesz co, nie chodzi mi o spokój, bardziej praca i atmosfera codzienna, tylko taka ogólnie emocjonalna, że wiesz, dużo się dzieje w moim życiu teraz prywatnym, nie tylko co się dzieje w związku, ale też rodzinne i takie różne rzeczy, taki spokój, żebym miała takie, wiesz, żebym mogła się troszkę odłączyć od wszystkiego i sobie jechać na wakacje przez miesiąc i nie odbierać telefonów tak naprawdę. A ty wyjdziesz jeszcze za mąż kiedyś, a propos spokoju? Wiesz co, znaczy nigdy nie jestem zamknięta na ten temat, ale myślę, że jestem bardzo independent i... Independent, Piotrku? Niezależna. I to musi być, no, jak zobaczymy, co przyszłość pokaże, no. Pamiętam parę ładnych lat temu stacja CNN umieściła cię kiedyś w rankingu najbardziej wpływowych Polek Polaków obok Jana Pawła i Lecha Wałęsy. I to jest wyróżnienie, bez względu na pewien skrót, pewną parabolę. Co wtedy poczuła Joanna Krupa? Ale nie chodzi o taką fasadę, tylko tak. Co wewnątrz ta mała, 6-letnia Joanna Krupa, bo w każdym z nas jest 6-latek, poczuła? Wiesz co, nawet mam ciarki, teraz ci powiem. Całym ciele? Tak, na całym ciele, od góry do dołu. Wierzymy ci na słowo. No. Wiesz co... Powiem ci, że pamiętam ten moment, jak moja mama do mnie zadzwoniła, bo ja nie wiedziałam o tej liście CNN. Mama do mnie dzwoni i mówi, córka, jestem bardzo dumna z ciebie. Ja mówię, co się takiego stało? I właśnie ona powiedziała mi o tym. I naprawdę to był taki moment, gdzie ja poczułam, okej, zawsze byłam dumna, że jestem Polką. W domu po polsku rozmawialiśmy, miałam dużo znajomych Polaków. I wreszcie to mi tak... otworzyło, że muszę więcej przyjeżdżać do Polski, bo na początku raz w roku przyjeżdżaliśmy odwiedzić rodzinę, ale jak już tak ta rodzina tutaj była coraz mniej ludzi z rodziny, to tak przez jakiś czas nie przyjeżdżaliśmy do Polski. I właśnie to był taki moment, gdzie powinnam więcej spędzać czas w Polsce. No i właśnie to dlatego tu jestem teraz, naprawdę przez ten CNN, bo jakby nie ta lista CNN, może by nawet bym tutaj nie była. Ale nie miałaś takiego pomysłu, żeby zrozumieć, albo inaczej, jak to zrozumiałeś? Dlaczego ja? Dlaczego ja, Joanna Krupa I, jestem obok Jana Pawła II i Lecha Wałęsy?
Bo to było w którym roku? 2007, 2008? Tak, jakoś tak. Wiesz co, ja myślę przez to, że moje angażowanie dla spraw zwierząt, powalczyłam o zwierzęta. To głośne kampanie PETY. PETY, ja myślę, że też bardzo dużo, bo to było controversial, te moje PETA. Jak PETA do mnie razem rozmawialiśmy, żeby coś zrobić, ja mówię, że to musi być coś, co naprawdę na całym świecie coś, jakąś furorę zrobi, dlatego że chcę, żeby... tak jak jedną dostałam e-mail, pamiętam jak pierwszą PETę zrobiłam, że dziewczyna mi napisała e-mail, mówi, że przez całe życie jej rodzina ma sklep z futrami. I jak ona zobaczyła moją campaign, to zobaczyła jak to wszystko, jak te zwierzęta są traktowane i mówiła, że od tej pory w życiu, że mi przyrzeka, że w życiu nie sprzeda futra. Największy i wiesz, komplement dla kampanii. Szczególnie, że ty oddałaś tej kampanii siebie całą. Tak, tak, bardzo. Tak, tak, na golasa, tak jak mówię. A masz takie ambicje, aby w Stanach być zapamiętana, zapamiętywana jak kiedyś Kazimierz Puławski czy Tadeusz Kościuszko, bo oni do dziś są amerykańskimi bohaterami narodowymi. Znaczy, wiesz co, myślę, że dużo zrobiłam dla zwierząt i mam nadzieję, że to jakoś, wiesz, będą ludzie mnie pamiętać, ale no myślę, że ja bardziej żyję now, in the now i wiesz, bardzo by było fajnie i super, żeby za 20-30 lat, jak moja córeczka już będzie dorosła, żeby wspomnieli mnie. Ona zobaczyła w CNN, że mama jest znowu na trzecim miejscu. Tak, tak, to by było fajne, ale no... Nigdy, wiesz, nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, nie ma, bo ja bardzo chciałbym chronologicznie, bo ten wątek początków Joanny, początków życia Joanny mnie bardzo interesuje i tej emigracji. I lubię to pytanie, które ci zadam, bo zadawałem je kilku gościom tutaj. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie i czy ono łączy się jeszcze z Polską, czy już w tej głowie pięcioletniej nic się z tego okresu polskiego nie zachowało? Wiesz co, przyznam ci się, że za bardzo nie pamiętam, jak się wyprowadziliśmy z Polski do Stanów, tylko bardziej pamiętam tam, że miałam ciężki czas w szkole, że w tym czasie się śmieli ze mnie, że Polka i blondynka, że takie dostawałam z dwóch stron, wiesz, śmiechy, ale tak, żeby pamiętać, wiesz, mama wspomnienia ma duże z Polski i dużo tam, nieraz jak przyjeżdżam gdzieś w Warszawie, pokazuje, czy jak w Tarnowie, gdzie ona mieszkała, ale tak, żebym ja z dzieciństwa... No, nie za bardzo. A jak reagowały, kiedy pierwszy raz przyjechałaś do Polski po tym, jak wyjechaliście do Stanów? Wiesz co, pamiętam te momenty, tak jest, jak byłam już starsza, miałam 13 lat, pamiętam wtedy rolki, te rollerblades były u nas w Stanach bardzo popularne i pamiętam, ja w Krakowie do cioci pojechaliśmy i przyjechaliśmy, prezenty przywieźliśmy dla kuzynów i wiesz, jesteśmy na ulicy rolkami, tymi rollerblades jedziemy i widziałam, jak dzieci patrzą, wow, właśnie. Takie wiesz, było wow, big deal, to takie wspomnienia. Dlatego zmierzam, bo ja miałem kuzyna z Ameryki, który przyjeżdżał i teraz podejrzewam, tego nie ma, takich różnic. Teraz nie, ale wtedy, jak ty przyjechałaś do tego Krakowa, to wyglądałaś jak kosmitka pewnie, miałaś ciuchy, o których każdy marzył, buty, o których marzył i te rolki. Tak, teraz co już Polska jest na tym samym etapie, że to już nie jest to samo, że się marzyło, żeby wyjechać z Polski do Ameryki, tak jak w tych czasach, co ja miałam 5-latek. Ale pamiętam, no, była bardzo ta duża różnica między właśnie Stanami a tutaj, jak przyjeżdżaliśmy. A co jest najfajniejszego w byciu Joanną Krupą? Zadajesz sobie takie pytanie? Najfajniejsze. No. Się uśmiechnęła. Uśmiechnęła się. Dla tych, co słuchają, ważna informacja. Wiesz co, znaczy ja mam dużo takich fajnych momentów, przez to, że osiągłam do jakiegoś poziomu sukces, że mam takie fajne wspomnienia, ale dla mnie... Na przykład? Że na przykład, wiesz, miałam, jak to się mówi, propozycje, żeby iść na kolację na przykład z Adam Levine z Maroon 5, czy wiesz, z Dean Cain Superman, to wiesz, tak właśnie ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i to tak pomyślisz sobie, wait, what? I to wiesz, jakbym nie była w tej branży. Wokalistę Maroon 5? Powiedziałam, że nie, dziękuję. Nie no poszło. Co ty mówisz, że to jest fajny fakt. Ale teraz troszkę to żałuję. A nie myślałeś, żeby napisać, hi Maroon 5, it's me, 15 years ago we've talked. Wiesz co, no troszkę już za późno, bo już ma żonę i dzieci, ale wiesz co, pamiętam ten moment, jak właśnie powiedziałam menedżerce, no thank you, to nie był w moim typie i później on robił teledysk z tą, co później był z dziewczyną tą, ojejku. Taka modelka. Jak ona, NV się nazywa, NV. I właśnie zaproponował mi, żeby zrobić teledysk z nim, że to będzie w łóżku scena taka super sexy. A ja w tym czasie poznałam Romka i mówię, okej, tutaj po pierwsze powiedziałam mu no,
go, że nie idę na randkę, a tutaj już od razu mnie zaprasza za kasę, wiesz, do łóżka. I said, no way. No i ta Envy, wiesz, z nim zrobiła... Donald Trump. A Donald Trump cię podrywał? Wiesz co, nie pamiętam, żeby podrywał, ale go poznałam, bo byłam na okładce Trumpa, że dali mnie na okładkę nielegalnie tak naprawdę. Później moja menadżerka dzwoniła do nich i próbowała robić problem, ale oni to załatwili, że mnie zaprosili do... Był taki program The Apprentice, że poszłam na cruise z nimi, wiesz, tak troszkę i go poznałam. Jakie wrażenie? Tak jakbyś go dzisiaj opisała jako dziewczyna, kobieta? Wiesz co, znaczy bardzo się nim nie interesowałam w tym czasie, to taki... Ale był już pomarańczowy wtedy? Wiesz co, chyba tak, kompletnie się nie zmieniły wtedy, znaczy tak samo wygląda tak naprawdę. Okay. Ale jak to wyglądało, bo wchodzisz do gabinetu, nie mówisz sorry Joanna for taking this photo. Znaczy to moja menedżerka to załatwiała, ale ja go poznałam, był właśnie event tego Apprentice i go poznałam w tym czasie. On chyba nawet nie wiedział, że wiesz, na okładce byłam, jakiś tam był problem. Nie wiedział, że będzie prezydentem jeszcze. Tak. Bo ty mówisz o sobie, że jesteś po prostu normalna. Bardzo jestem normalna, a tak. A skąd wiesz? Mam nadzieję, znaczy normalne jako chodzi, wiesz, like girl next door, że mogę, wiesz, lubię w dresach chodzić, tak jak normalny człowiek. Przepraszam, z tego co wiem od swoich przyjaciół, chodzisz nago po mieszkaniu. Ale nie ma okien. To strasznie ciemno. A to jeszcze jest aktualne, czy nie? Znaczy wiesz, no nieraz tak. Dobrze. Ale kto takich zajobek ci to mówi? Adam Lewin. Ale bo plotki na przykład w TVN-ie, takie legendy, to są najbardziej prawdziwe opowieści, bo dotyczą ludzi, którzy pracują z nami, czyli kierowcy. Kierowcy TVN nieraz opowiadają, że potrafią na Magdę Gessler czekać kilkanaście godzin. Okay. A jak jest z tobą? Wiesz co, znaczy ja szanuję każdego czas i 99% jestem na czas. Wiadomo, jak coś wyniknie, gdzie ktoś się opóźni w moim otoczeniu, to może troszkę się spóźniam, ale zawsze jestem na czas. To ja mam pytanie, które potwierdzi wam, że to jest normalna dziewczyna. Tak. Uwaga, czy jesteś gotowa? Okej. Okay. Ile minut jedzie SKM z Warszawy do Podkowy Leśnej? Bo słyszałem, że to twój mały taki guilty pleasure, że sobie wsiadasz w SKM-kę i jedziesz. Tak, z 25 minut. A wczoraj właśnie, no. Tak. A masz ulubiony tramwaj? Bo ja z kolei bardzo lubię sobie czasami właśnie wejść w tramwaj i objechać od pętli do pętli. Wiem, Kuba się na mnie patrzy jak na wariata, ale tak mam. Jak słyszę od pętli do pętli, to jakbyś chciał samobójstwo. Od piątku do piątku. A ty naprawdę, ty masz jakiegoś partnera w Podkowie Leśnej? Masz kogoś, że jeździsz tym pociągiem? Że co, kochanka jakiegoś? Tak, kochanka. Na razie nie. A to dlaczego jedziesz do Podkowy? Na razie nie! Wiesz co, bo często jak jestem na nagraniach w Michałowicach mieszkamy i moja córeczka odkąd przez 3 lata z nią jeżdżę i ona strasznie uwielbia pociągi i zawsze, wiesz, idziemy sobie na piechotę do pociągu i tak jakoś Podkowę Leśną w głowie, wiesz, to mi bardzo się podoba tam. Nie wiem, jakiś taki sentyment. To jest pięknie położona miejscowość. Tak, jest przepiękna i może przez moją córeczkę taki sentyment do tego miejsca. Powiedz mi, czy twoja atrakcyjność, można powiedzieć w dwóch krajach, chociaż znana byłaś globalnie, przekładała się na jakieś oferty polityczne, że jakaś partia polityczna umizgiwała się do ciebie, żeby cię zaprosić, żeby cię wykorzystać, twoją popularność, wdzięk, zasięgi? Wiesz co, nie. Nie. Nie? Ale w ogóle interesujesz się polityką, czy uważasz tak jak my z Piotrusiem, że polityka to jest show biznes brzydkich ludzi? Nie wiem co, ale... Znaczy wiesz co, myślę, że no... Może się nie interesujesz po prostu. Próbuję się nie interesować, bo tak nie mam nad tym, wiesz, za dużo kontroli, to nieraz wiadomo, się stresujesz sytuacją, co się dzieje, tak jak wojna się zaczęła i wiesz, każdy może mieć swoją opinię na ten temat, ale no tak, żeby specyficznie od A do Z wszystko, wiesz, wszystkim się tam przejmować, czy wiedzieć, to nie za bardzo. Ale ja bym podrążył trochę temat, bo... A który? Polityczny, trochę. A co, demokraci, ty, republikanie? Tak, bo ty masz dwa paszporty? Amerykański i polski, więc możesz sobie możesz we wrześniu przyjechać tutaj zagłosować, ale możesz też brać udział w wyborach w Ameryce. Ten podział polityczny tam, światopoglądowy, jest mocniejszy niż w Polsce? Bo tutaj też się coś takiego wytworzyło. Bo, że tam już... Podział czy już antagonizm? Tak, to już są dwie skrajne postawy. No bo faktem jest, że republikanie mówią nie dla aborcji, nie dla LGBT, nie dla imigrantów, niższe podatki. Demokraci chcą programy społeczne, ochronę zdrowia, prawa dla LGBT, marihuana, czyli trochę jak u nas.
Dokładnie. Śledzisz to, Joanna, czy masz to po prostu? Znaczy, wiesz co, trochę śledzę przez ten social media, ale wiesz, dla mnie to jest troszkę właśnie weszło na ten moment, że to jest tak jak wojna między tymi dwoma grupami, że zamiast spróbować jakoś, wiesz, to wszystko połączyć, że to za bardzo jest takie, a wiesz, że jedna strona chce zniszczyć drugą, że to jest takie, wiesz... Nie za ładne. Pytamy też naszych gości, co ich wścieka w Polsce, co lubią w Polsce, ale no nie mamy gości, którzy też żyją w Ameryce na stałe. I co jest takiego najbardziej denerwującego tam? Bo my, wiesz, no, patrzymy jednak na to przez pryzmat CNN i filmów, a nie wiem, jak tam się żyje. Znaczy, żyje się dobrze, tylko wiadomo, to co się teraz dzieje, to jest troszkę okrutne, tak jak w Los Angeles jest dużo bezdomnych, też jest dużo, wiesz, crime. Gdzie nie idziemy? W Los Angeles. Jak jedziemy do Los Angeles, to nie idziemy. Do Union... Downtown LA downtown. Się nie jedzie. Też Hollywood teraz coraz gorzej jest, że wiesz, no nie jest tak bezpiecznie, że mamy taką aplikację na telefonie, Citizen, co się nazywa, i nieraz widzisz na telefonie, że wiesz, 5 minut od siebie w domu jest jakiś ktoś z pistoletem albo z nożem. Masz aplikację, która pokazuje aktualny poziom przestępczości? I to jest właśnie różnica między Ameryką a Polską, że właśnie jak byłam tutaj w marcu i ten właśnie znajomy powiedział, że znajoma z Boca Raton chyba była, że się wyprowadziła do Polski. Mm-hmm. I tak właśnie ten znajomy się powiedział, ale dlaczego, że do Polski z Florydy? I właśnie ona powiedziała, że tutaj jest bezpiecznie, a w Stanach jest nie. No właśnie to nie, zaczęłam... akurat Floryda, bywam tam bardzo często i to jest bezpieczne. Znaczy bezpieczniej niż Los Angeles, tak, mm-hmm. tak. A ty masz, bo kiedyś gadałem z twoim poprzednim mężem, czyli z Romanem, mm-hmm. i on mi mówił, że on ma giwerę w domu. Że co ma? Spluwę, rewolwer. A, że no ma. No miał, tak. Bo tak gadaliśmy o broni, mm-hmm. jak byliśmy u niego w klubie. A ty masz broń, pozwolenie na broń, Joanna? Mam. Naprawdę? Mm-hmm. I masz spluwę przy sobie? No nie tutaj. A jak? By mnie wpuścili na samolot. Ale co? Ale normalnie ten rewolwer, kałasznikowa? Rewolver, to... shotgun. You got wiesz a shotgun? Co? Tak, wiesz co, przyznam się, że zanim poznałam Romka, to nie myślałam na ten temat, ale jak go poznałam, to on powiedział, no to co, jak ktoś się wkradnie do twojego domu i wiesz, w Stanach to jest... No, powiedzmy to, że nie jest bezpieczne, bo ludzie mają te pistolety, mm-hmm. bo jakby było tak, że nie masz, no to wiadomo, bo troszkę inaczej. Znaczy umówmy się, więcej osób ma niż nie ma. Wiesz co, nie wiem procentów, nie mogę tego powiedzieć, ale no to jest coś normalnego, mm-hmm. Do porównania tutaj. Trudniej kupić alkohol chyba niż broń. Wiesz co, znaczy musisz zrobić background check i tam chyba miesiąc się czeka, żeby jak się sprawdzą. A strzelałaś już do kogoś? Nie, i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała. Strzelałam w takim, wiesz, miejscu, gdzie się uczysz strzelać. Tak, mm-hmm. ale no właśnie jak Romek właśnie mi powiedział, jak mówiłam, że nie miałam nigdy i Romek właśnie mi powiedział, no to jak ktoś się wkradnie do twojego domu i co zrobisz? A co tam się, jak się ktoś wkrada do domu, to się nie pyta, co tu robisz, tylko się strzela od razu, tak? Nie wiem, znaczy mam kolegę policjanta, co powiedział, jak ktoś wchodzi do twojego domu, no to albo podziękujesz mu, albo no musisz, bo tak to jak... I tak naprawdę musisz troszkę skończyć tą robotę, bo wtedy jeszcze mogą cię, jak na przykład, nie daj Boże, wiesz, strzelisz i jeszcze żyje, okay. To jeszcze mogą później cię sądzić. No to masz rację, to już lepiej dokończyć. Ale poczekaj, mam nadzieję, że w życiu nie będę musiała coś takiego przeżyć. Też ci tego życzymy, ale chodziłaś na strzelnicę i strzelałaś z shotguna, czyli to jest po prostu wielka flinta, taka dubeltuwa. Tak. Jakie to jest uczucie? Taka drobna dziewczyna jak ty. No, mocne. Daje ci takie siły? Takiego kopa ci daje. No. Aha. Ja byłem, nigdy nie pójdę. To jest przerażające. No, ale to jest przerażające, no. Tylko wiesz, no... Czy mogę? Tak, bo tak. jest ten wątek LA i broni, jest fajnym wątkiem, który rozpoczęliśmy. Jest taki serial Ray Donovan. Tak. Ray Donovan to jest taki fixer i załatwia dla znanych ludzi różne dziwne sprawy. Ktoś kogoś udusił i tak dalej. Tak. I moja droga, czy w tym serialu jest pokazane trochę prawdy o LA, że to jednak jest bardzo zepsute środowisko i tam dzieją się naprawdę złe rzeczy, o których my nie mamy pojęcia? Wiesz co, ja myślę, że no, nie tylko LA, ja myślę, że na całym świecie są różne rzeczy, co się dzieją. Też nie znam tych różnych sytuacji, też nie siedzę i wiesz, wszystko sprawdzam, tylko mogę tak jak z mojej experience, tak jak ten właśnie, ten aplikacje, że takie rzeczy, ten też bezdomni ludzie na Skid Row, że wiesz, że wiem, że takie rzeczy się dzieją, ale takie wiesz, deep, to nie wiem, ale...
Może jest jakaś tam prawda do tego. Faktem jest, że jak ja byłem w tamtym roku na święta i na Sylwestra w Kalifornii, to przychodzi godzina 20 i na chodnikach, na trawnikach pojawiają się bezdomni. W takiej ilości, w jakiej nie widziałem nigdy. Tak, i to się zmieniło. Tak, teraz coraz gorzej. To jest inwazja. A powiedz mi, ile jest prawdy, a ile jest kłamstwa z twojej perspektywy w takim stwierdzeniu American Dream? No bo ty jesteś trochę dla nas uosobieniem, a jakie upokorzenia, jakie najtrudniejsze sytuacje ty przeżyłaś, które przeczą temu słowu American Dream, tym dwóm słowom, w które my tak ciągle wierzymy? One są takie komiksowe dla nas. Znaczy, wiesz co, znaczy muszę powiedzieć, że myślę, że żyłam ten American Dream. Też nie chcę za bardzo powiedzieć, że Ameryka nagle, wiesz, nie jest fajna czy coś, dlatego że, wiesz, jakby nie Ameryka i bym nie miała tych możliwości, co osiągłam tam, na pewno też bym nie była na tej liście CNN i też pewnie bym, czy może bym nawet nie była tutaj w Polsce i tutaj nie mogła, wiesz, też nie byłabyś robić u to, nas. Co kocham. Nie tak, u tak, nas, właśnie, tak. Że wiesz, myślę, że American Dream, no, American Dream to jest naprawdę ciężko osiągnąć coś w Ameryce, bo no, jest dużo więcej ludzi i konkurencja jest dużo większa. I wiesz, to mogę być dumna z tego. A jakie było twoje największe upokorzenie? Taki moment, w którym poczułaś, cholera, to jest trudniej niż mi się wydawało. Jak się wyprowadziłam z Chicago do Los Angeles, sama się wyprowadziłam bez pieniędzy. Wyprowadziłaś czy uciekałaś przed facetem? Znaczy, to i to. Bo miałam marzenie, żeby zrobić karierę. Wiedziałam, że nie mogę jechać do Nowego Jorku, bo jestem za niska. To w tym czasie zdecydowałam, żeby do Los Angeles się przeprowadzić. I w tym czasie miałam chłopaka przez 5 lat i on był taki zazdrosny i był taki moment, gdzie on mi powiedział, dobra, to musisz zdecydować albo ja, albo kariera. I to mi tak dało taki napping, że okej, ja ci pokażę. Mm-hmm. No i zapakowałam się w auto. Mama z moim wujkiem pojechali, moje Mitsubishi Eclipse. I jechaliśmy do LA i się przyznam, że nie znałam tego miasta, jakie duże to miasto i na internecie znalazłam mieszkanie, nie wiedziałam, w którym to miejscu i właśnie podjeżdżamy do tego miejsca, tutaj po każdej stronie tak jakby gangi byli. Okay. Bardzo niebezpieczna dzielnica i moja mama mówiła, no nie myślę, że to jest twoje miejsce i no, tak naprawdę zaczęłam od zera. Musiałam w hotelu mieszkać przez jakiś czas i dzwoniłam po znajomych, czy mają kogoś w Los Angeles, żeby mi pomóc, bo nie miałam pieniędzy, nie miałam pracy, nie miałam gwarantowanego niczego. No jak zaczęłam chodzić na castingi do agencji, to mówię, no jesteś ładna, ale no za niska, że to wiesz, bardzo było ciężko, żeby znaleźć kogoś, kto by mi dał szansę. A przeżyłaś coś takiego jak casting kanapowy? Wiesz co, były momenty, gdzie poznałam na przykład jakiegoś producenta i chcieli iść na spotkanie po na przykład tam 20 na kolację. I wiesz, zawsze moja menadżerka w tym czasie powiedziała, dobra, to ja też pójdę z Joanną. I wiesz, jak było, że ona nie była zaproszona, to troszkę wiedzieliśmy, o co tutaj chodzi. Ale wiedziałaś, bo poznałaś Harveya Weinsteina? Weinstein, wiesz co, poznałam go na imprezie, bo mój znajomy go znał, ale to było takie, wiesz, w publicznym miejscu z innymi ale ludźmi. Ale czułaś, że mu się oko zaświeciło? Wiesz co, ja znam jego... producent Pulp Fiction, Gry o Tron, zakochanego tak. Szekspira. Znaczy, wiesz co, ja słyszałam o sytuację, jak idziesz na spotkanie do niego, że już wiesz, po co tam idziesz. Czyli? Ja wiedziałam, że ta osoba mnie w ogóle nie interesuje. Czyli idziesz po to, żeby on po prostu cię wykorzystał seksualnie? Tak, chociaż były plotki w tym czasie i teraz, że wyszło, co wyszło, no to trochę się spełniło, wiesz, ten... A teraz robimy przerwę, moi drodzy. Ja chciałem podziękować Kubie, bo Kuba ma telefon, ma na abonament w Play i to on do ciebie wydzwonił. On dzwonił się do dzwonił. Dlaczego? Bo Asia też jest w Play. Cały czas my jesteśmy razem w Play. To słuchajcie, to zaraz wracamy, robimy krótką przerwę. Asia Krupa jest naszym... Ja może zatizuję takie pytanie, na które nam odpowiesz po przerwie. Dobrze. Czy zdjęcia w Playboyu otwierają drzwi do sukcesu w USA? Okay? A ja wam przybliżę termin Bob Boccini. Jaki? To po włosku. Zaraz wracamy. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.
Szybko wracamy do rozmowy, której słucha się jeszcze lepiej dzięki internetowi światłowodowemu od Play. Asia Krupa naszym gościem. Nie zostawiajcie nas. Jeżeli na przykład właśnie teraz włączyliście, to możecie oczywiście ten podcast chwilę po końcu odsłuchać praktycznie wszędzie, na każdej z platform. Właśnie na Onecie przede wszystkim. Ustaliliśmy, że w USA broń jest popularniejsza niż nadwaga, a to jest fenomen. Jasia, zadałem takie pytanie przed przerwą. Serio, tak? czy zdjęcia w Playboyu otwierają drzwi do sukcesu w USA? Bo u ciebie chyba tak trochę było. Wiesz co, na dzień dzisiejszy to nie, ale w tych czasach, co ja byłam, to jeszcze Playboy był na topie. Playboy, jak żeby być w Playboyu, to było ogromne osiągnięcie. Ale on płacił, czy ty płaciłaś im? Oni płacili. Oni dobrze płacili? Płacili dobrze, bardzo dobre pieniądze. A pamiętasz jakie? No, było tak z 6 to 7 figures. 6 to 7 figures? Raz, dwa, trzy, cztery, a lot. A lot of money, tak. Right. I wiesz, i to nie było tak, że byłam tym playmate, tylko wiesz, jak już zrobiłam okładkę, dwie okładki Playboya, to zrobiłam jako celebrytka, nie jako ta Playboy girl. Mm-hmm. Czy jako ktoś już? Jako ktoś, tak. A czy wielkość biustu w Stanach jest jakimś kluczem? Bo ty wędrowałaś raz w górę, raz w dół. Znaczy, wiesz co, w tym czasie, znaczy, żeby być playmate, to myślę, że to ma jakieś... wiesz, na to patrzyli, ale ja szłam jako, wiesz, jako ktoś, co miał nazwisko i to nie myślę, że to zrobiło różnicę. Na przełomie ostatnich 20 lat to też zaistnienie w show biznesie trochę się zmieniło. Kiedyś emocje wzbudzała właśnie sesja w Playboyu, a teraz sex tapes, które po prostu też windują ludzi na szczyt. Mm. No przynajmniej teraz... ja nic o tym nie wiem, jeżeli chodzi o mój szczyt. Ja wiem, bo jeszcze nie wypłynęły. Jeszcze nie wypłynęły, znaczy, to jest bardzo stara taśma. Myślę, że już sex tape też troszkę takie passe. To właśnie ciężko znaleźć VHS. To teraz w takim razie my jesteśmy młodzi, chcielibyśmy pojechać w drugą stronę niż ty i zrobić sukces w Ameryce. Co trzeba zrobić i z kim trzeba się poznać? Jakie poglądy trzeba głosić, żeby zaistnieć, powiedz mi? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, bo ja zaczynałam, jejku, 20 lat temu, to czasy się bardzo zmieniły teraz i myślę, że to, co wtedy zrobiłam, te wszystkie, wiesz, okładki na całym świecie, że w tym momencie, w dobrym czasie ja się znalazłam. Myślę, że teraz, jakbyś mi się spytał, żebym próbowała, jakbym była ta 21 lat, próbowała karierę, to... moja przeszłość by wyglądała pewnie kompletnie inaczej i bym musiała bardziej się koncentrować na social media, że teraz bardzo dużo właśnie ten fenomen ma, ten social media, te Instagramy, TikToki. Myślę, że w tym momencie właśnie, że to jest takie najważniejsze. A powiedz mi, jakie twoim zdaniem trzeba mieć cechy, żeby przetrwać w show biznesie w Stanach Zjednoczonych? Znaczy, co miałaś, a czego i jakiego instynktu musiałaś się nauczyć, pozyskać, żeby przeżyć, przetrwać, no i istnieć? Wiesz co, trzeba mieć grubą skórę i mieć dystans do siebie, śmiać się ze siebie, bo jak za bardzo serio podchodzisz, no to to może boleć. I ja pamiętam, jak chodziłam z moim byłym chłopakiem, on był celebrytem i jego fanki były psychiczne, takie fanki, co wiesz, komentarz, co to, kto to ona jest, ojej, jej nie lubię. I w ogóle nie znali człowieka, a tutaj, że wiesz, byli kim, jego... Kim on był? Co to właśnie? Kto, nie Jensen, on był taki soap opera, Days of Our Lives, nie wiem jak po polsku, i Supernatural program. No, bardzo, aktorem. Tak, aktorem. Tak, bardzo znany w Stanach i tutaj też myślę, że był popularny. Mhm. I jego fanki no, nienawidziły mnie i nawet mnie nie znały, bo jeszcze to było przed tym, co zaczęłam karierę. Mhm. Ale z tego, co ja policzyłem, także dzisiaj bardzo wnikliwie czytając twoje wywiady, to ty, Roman, był twoim chyba 8. albo 9. chłopakiem. Coś mało. No, a co? Powiesz co? Szkoda, że pani... A nie, dobrze, że państwo to widzą. Tak. Miałeś 9... 9 chłopaków tylko? To przez całe życie? Przypominam, wiesz, 30 nie ile masz lat. 30 lat masz. Tak, 30 lat. Wiesz co, śmieszne jest to, porozmawiamy się na ten temat z moją znajomą ostatnio i wiesz co, po każdej relacji już miałam następną tak naprawdę
relacje. Bo tak że, jest. To, że to wiesz, w młodym wieku. Że nie miałam tego czasu dla siebie tak naprawdę, żeby mieć taki single life za długo. No ale za długo single life, okej, okay. Tylko no, słuchaj, no, 9 mężczyzn to nie jest jakiś super rekord. Powiesz, pierwszy chłopak 5 lat, później drugi 2 lata. 5 lat pierwszy chłopak? High school, pierwszy, tak. Pierwszy z Chicago. Tak, co przez niego tak naprawdę dostałam ten taki napping i energię, żeby nie tylko marzyć, tylko zrobić. A on odzywał się potem? Jak już osiągnęłaś sukces, pisał, wróć do mnie, przyjadę do LA. Znaczy chyba wiedział, że nie wrócę do niego, ale... Były tam, wiesz, że się spotkałam z nim jako kolega, jak przyjechałam do Chicago odwiedzić, bo wiesz, mieliśmy historię i dla mnie był pierwszy chłopak, ale no bym w życiu do niego, ja myślę, że jak już raz już nie jesteś, nie chcesz być z kimś, to ja myślę, że to dla mnie to bym nie wróciła do osoby. Chyba widać, od lat widać, że w Stanach każdy, kto marzy o show biznesie, wie i chce być zauważonym, prawda? U nas tego nie mamy. Myślę, że to się w Polsce zmieni, że tam widać determinację w dążeniu do sukcesu. Ale jaki daj mi example. Wiesz co, nawet jak patrzę na dziewczyny, które przychodzą do programu Top Model, że jak tam się ogląda, widzisz pewność siebie, widzisz odwagę, widzisz determinację. Ja chcę wygrać ten program. Mm. A u nas koleżanka mnie namówiła, przechodziłam, kolega mnie wepchnął. A o to ci chodzi, że... A to jest źle odbierane chyba to, co ty mówisz, nie? Ta pewność siebie w Polsce jest źle odbierana. U nas tak, bo jest traktowana jako arogancja. A, okej. Okay. Mm-hmm. Powiesz, tak na początku zaczęliśmy właśnie Top Model. I te ja takie lubię, jak ty to mówisz. Top Model i te piękne dziewczyny przychodziły i ja byłam w szoku, że takie piękne, ale niepewne siebie i wstydliwe, czy... Ja tego nie rozumiałam, ale że jak... Powiesz, też można być pewnym siebie, ale nie być arrogant, bo to jest dwie różne... wiesz, bo też można być niepewnym siebie i też można być arrogant, tak naprawdę. Że myślę, że to nawet nie determinuje. Myślę, że w tych czasach teraz jest bardziej to takie, że jak przychodzą na casting, ci, co wiedzą, co chcą osiągnąć, to ci osiągają. A ci, co mówią, o, koleżanka kazała mi, czy kolega, to ci nie mają tej pasji takiego, nie są głodni, żeby coś osiągnąć, to im do końca może nie wychodzić. Ale jak czują to, mieli to marzenie, i tym żyją codziennie, to taka osoba osiągnie coś. A nie masz takiego wrażenia, że twoje i moje losy są w pewnym momencie bardzo spójne i symetryczne, bo ty jesteś chyba największą wygraną wszystkich edycji programu Mam Talent. Tak jak ja, chyba wyniosłem największy sukces z programu Idol. Nie masz takiego wrażenia? Że ty zrobiłaś największą karierę dzięki Mam Talent? Honestly. Że Top Model mówisz. Tak, Top Model, tak, przepraszam. Ale że tu w Polsce, tak? Tak, ja myślę, że ten program tak naprawdę był stworzony dla mnie tak naprawdę. Nie, żebym... Nie, ja myślę, taka jest prawda. Że na Polskę myślę, że może bez tych moich takich skrętów i być ze Stanów, może by nie był taki duży sukces, ale może też się mylę, ale myślę, że każdy, co mnie kojarzy, to kojarzy mnie właśnie z tym. Czyli zgadzasz się, że jesteś największą beneficjentką sukcesu programu Top Model. Znaczy wiesz, to też chodzi o teamwork, ale myślę, jak ktoś mówisz Top Model, to myślę, że pierwsze, co ludzie kojarzą, to... Krupa. Nie, tak. All right. To ja w ogóle, bo to jest ciekawy wątek. Proszę. Bo jak się zaczęła twoja przygoda z bo wiem, że powrotem ty do Polski? Przeglądałeś w internecie. Wszystkie zdjęcia widziałem. Top Model. Wszystkie. Tak. Tak, dzięki. Część musiałem zakrywać oczy, żeby się... Dzięki internetowi w Play i wiem, że miałeś bardzo dobrą jakość. Tak, świetno. High resolution. Ale był 2010 rok, właśnie ty masz kampanię z PETA, CNN o tobie wspomina. Jesteś na imprezie i spotykasz Mariusza Waltera, który mówi, a może byś, Asia, przyjechała do nas i zobaczyła, jak to jest w Polsce. I tak się zaczęło? On wyczuł po prostu, bo to był stary list telewizyjny i widział wszystko w sobie. On wyczuł u ciebie ten talent? Wiesz co, później się to dowiedziałam, że jak było to na początku, właśnie jak ta lista z CNN była, to moja menadżerka w Stanach się skontaktowała z agentką tutaj. I tak na początku mówiłam, że chcę przyjeżdżać więcej do Polski, ale ja w ogóle nie mam żadnych ambicji, żeby tutaj coś robić takiego, tylko przyjść, może zrobić wywiad, spędzić więcej czasu w Polsce, że w ogóle nie myślałam o tym, że jakąś karierę w Polsce, żeby robić. Powiedziałam, że mój polski nie jest najlepszy i wiesz, do końca
wiesz, nie widziałam, że tyle czasu bym mogła tu spędzić, bo wiesz, od 5 lat jestem w Stanach, to już miałam ten taki, już byłam tam bardzo przyzwyczajona do życia tam i jak już tą agentkę poznałam tutaj, Szymon Majewski mnie zaprosił do jego programu, no i poszłam na wywiad, później w tym czasie właśnie Walter zobaczył mnie, to właśnie, czekaj, jak to było, poważnie, Miszczak mi powiedział, że zobaczyli mnie w Nowym Jorku na tym Billboard Petty. Mm-hmm. I właśnie powiedział, wow, super by było, jakbym mogła być w Top Model. I właśnie to wszystko tak się osiągło, że w tym czasie, co byłam właśnie, chyba to było w tym samym czasie, że byłam na, właśnie do Szymona przyszłam, w tym samym robili castingi do modelek. I tak przyznam się, przyszłam na ten casting i ja mówię, że wiesz, tak na fan, dobra, zrobi, ale widziałam, koleżanka że... namówiła. Ale nawet nie, że nie koleżanka, tylko ja mówię, oh my god, że ja, wiesz, wtedy powiedziałam, że mój polski nie jest super. Ale mówiłaś tak jak dzisiaj, czy mówiłaś gorzej po polsku? No dużo gorzej dużo gorzej mówiłam po polsku i ja w ogóle, jak już wyszłam z tego castingu, ja mówię, oh my god, że nada, że masakra, że wiesz, polsko-angielski strasznie mieszałam. Mówię, że no way, że nawet zapomniałam o tym. Mówiłam, że no way. Tak, no way, zapomniałam o tym. Zapomniałam all w right. ogóle. I wiesz, jak dostałam, właśnie jak zadzwonili, że mam ofertę na Top Model, to ale ja byłam troszkę w szoku. Powiedzieli, zadzwonimy do pani? Nie, bo to był normalny, to był casting. Okay. Wyszłam, ja dziękuję. A kto był jeszcze, kto konkurował z tobą, pamiętasz? Kto konkurował, to nie wiem, ale pamiętam Piruga tam obok mnie, bo tam w tych castingach właśnie był Pirug i tam razem z nim, tam wiesz, mówiliśmy o tych castingach, tam niby, że tam były modelki, wiesz, zdjęcia modelek, to jego pamiętam, ale kto konkurował, to tak naprawdę nie wiem. Dobrze, i pojawia się ten pierwszy odcinek, no i nagle Krupa dzieli Polskę. Część jest zachwycona, tak, część mówi, tak. Co tu się dzieje, trzecia tak. część mówi, niech ona czyta stację linii metra w Warszawie. No i tak. okazuje się, że pamiętam też koledzy zaczęli skarżyć u góry i mówić, że nie podoba im się Krupa w programie. Tak, tak, z tego co pamiętam, to chcieli właśnie kogoś innego, bo nie... Ale kto? Sprecyzujmy. To byli panowie jurorowie chyba, nie? Tak, znaczy to nie jest jakiś sekret, bo już o tym rozmawialiśmy i wiesz, to był taki moment, nie znaliśmy się i nie podobało im się, chcieli, żeby ktoś inny, żeby Ania, proszę? Dawid Woliński, Marcin Tyszka, tak? No to ty mówisz, tak, no i... Dawid Woliński, Marcin Tyszka. Mam nadzieję, że chociaż Michał Piruk cię bronił. Znaczy, bo jego też chcieli wyrzucić. Jego też tego, chcieli? Tak, jak się spytasz Piruga, to on też tak mówi. Asia go ochroniła. Dodajmy, Marcin Tyszka, Dawid Woliński. Ale podobno reakcja stacji była dość taka mocna i kazano założyć fanklub Joannie Krupy. Tak mówił Edward, tak. Ale poczekaj, no, mało kto, tak jak Joanna i Michał Piruk, są z tym programem z życi pasujący w tym programie. No myślę, że... Entertainment. Czy Karolina Korwin-Piotrowska twoim zdaniem była dobrą jurorką? Wiesz co, ja bardzo lubiłam Karolinę, dlatego że ona nigdy, wiesz, zawsze była do mnie miła. Od początku tego programu ona była taką moją... wspierała mnie. Mm-hmm. To wiesz, ja ją bardzo lubiłam. Mm-hmm. Ale zdawała egzamin? Bo wiesz, to jednak jest pyskata, bardzo odważna baba. Zdawała egzamin? Mówiąc tym dziewczynom, jak wyglądają, jak się zachowują. To była właściwa osoba na właściwym miejscu? Wiesz co, ja w tym czasie tak o tym nie myślałam, bo wiesz, ona mnie wspierała, byliśmy, wiesz... mili do siebie i fajnie nam się razem pracowało, to tak nie myślałam, nie myślałam o tym, ale jak już odeszła i nie była w tym programie, to wtedy, wiesz, pomyślałam, okej, okay, bo nigdy nie myślałam, że trzeba z nią zmienić czy coś takiego, dlatego byłam troszkę zaskoczona. Czyli ty nikogo nie chciałaś wyrzucić z programu? Znaczy, ja nie jestem osobą, co bym chciała kogoś wyrzucić, bo jak, wiesz, ja nie jestem stacją, co ja decyduję, kto wiesz, stacja wie na przykład, kto się nadaje, kto się nie nadaje, ale no po tych takich momentach, co były nieprzyjemne, no wiadomo, były. Okej, okay. To ja mam do ciebie jedno pytanie, bardzo realne i takie też chyba niezbędne dzisiaj. Dobrze. Kto twoim zdaniem z uczestników, laureatów realnie zrobił karierę po tym programie? Ania Markowska, to wiadomo. Wiesz co, znaczy jest Eldusi. Ja ci pomogę, tak, ale Eldusi. Ona nie wygrała. Znaczy, ja zawsze mówię, że nie trzeba wygrać program, żeby zrobić karierę. Czyli Klaudia Eldusi.
Eldursi, Pisarek, Arolina. Gilon. Mhm. Kto tam jeszcze jest? Arolina Gilon jest w telewizji. Zrezygnowała z modelingu i jest osobowością. Eldursi. Znaczy, wiesz co, dla mnie ten program nie tylko właśnie otwiera drzwi do modelingu, tylko właśnie jak ktoś ma osobowość, też social media, że umią, ci, co umią wykorzystać tę popularność z programu, to coś robią. Ja ci zadam parę pytań. Pamiętasz Paulinę Papierską? Pamiętam, z pierwszego sezonu. Zrobiła karierę? Nie. Olga Kaczyńska, pamiętasz? Przepiękna, tak, pamiętam. Zrobiła karierę? Nie. Zuza Kołodziejczyk, pamiętasz? Tak. Zrobiła karierę? Ona z tego, tak, z tego co słyszę, to ona jeździ po całym świecie, robi sesje i tak, jej się dobrze. Osi Ugonoch, pamiętasz? Pamiętam. Zrobiła karierę? Troszkę tam coś robiła. Radek Pestka. Pamiętam, of course. Zrobił karierę? Na początku miał chwilę, ale chyba teraz... Potem drugi człon nie odpalił tej rakiety. Patryk Grudowicz. Patryk, tak, pamiętam. I co u niego? Wiesz co, ostatnio... Nie wiem. Nie zrobił kariery. Niego, tak. Katarzyna Szklarczyk, miła blondyneczka. Kasia dużo robi. Tak? Tak, Kasia pracuje. Tak. Okej. Okay. Dawid Woskanian. Nawet nie pamiętam, jak wygląda. Wiesz co? Pamiętasz? Pamiętam go, tak. Bardzo myślałam, że było super, że tak sobie dał radę i wygrał tak naprawdę. I myślę, że też to otworzyło... Wiesz, szanse na otworzyło szanse dla ludzi, co może by nie mieli pewność siebie, czy mieli coś w życiu, ich stopowało, żeby coś osiągnął. To dla mnie byłam bardzo szczęśliwa, że on miał tą szansę i wygrał, ale czy robi coś w tej branży, to wiadomo, nie jest głośno na koło jego, to, ale nie wiem, może coś robi. Czyli robi karierę, tylko nikt o tym nie wie. Ale no, to nie o to mi chodzi, nie znaczy, że każdy musi być gwiazdą. Poczekaj, Dawid, Mikołaj Śmieszek, pamiętasz? Tak. Robi karierę? Nie wiem. Nie. Dominika Wysocka, pamiętasz? Dominika... Tak, tak, ona robi, tak. Robi karierę? Tak, robi. Okej. I Klaudia Nieścior. To ostatnia edycja, pamiętasz? Klaudia robi, tak. Tak, z tego, co wiem, to robi, tak. Bo ja się tak zastanawiam, czy to nie jest tak, że finał tego programu jest ostatnim wielkim sukcesem jego laureata. Nie, myślę, że powiesz, tak naprawdę osoba, co wygra, to nie znaczy, że to jest gwarancja na sukces. To widzowie wybierają, nie my wybieramy tą osobę, która wybiera. I tak jak zawsze mówię, że ten program otwiera drzwi do tych, co mają talent, czy mają tą pasję, żeby coś osiągnąć. Ciężko pracują nad sobą i biorą te rady, co my im dajemy, żeby dalej iść do przodu. Ale tak jak zawsze mówiłam, że to nie ma żadnej gwarancji, że wygrasz program. Piotruś? Tak, moi drodzy. Ja mam też jedno ważne pytanie. Tylko się zamyśliłem, słuchajcie. To może ja? Czy masz? Proszę. Takie ciekawe... Ja mam taką refleksję po różnych swoich związkach, że piękne kobiety, do których bez wątpienia należysz, szybko wpadają w takie przekonanie, że uroda to jest wystarczający wkład, aby się nimi zachwycać. Czy ty chorowałaś kiedyś na coś takiego? Jestem piękna, zdobywajcie mnie, adorujcie mnie, bo to jest moja najważniejsza. Jestem kobietą trofeum. Znaczy z mojego experience, to właśnie... Tak. Nie było, że... Yes, thank you. Thank you. Wiesz co, z mojego właśnie doświadczenia... Dokładnie! że jak ktoś... że ja musiałam pokazać, że mam więcej niż tą urodę. Mm-hmm. Że zawsze był taki challenge troszkę. Ona jest ładna, to pewnie, wiesz, niemądra, jeszcze blondynka i wiesz, może niezdolna, nie ma talentu. Wiesz, że zawsze musiałam pokazać, że jest więcej do mnie niż, wiesz, każdy może myśleć, że ktoś ładny, to już myśli, że cały świat im się otworzy i nic więcej nie muszą robić. Trzeba mieć personality. Trzeba mieć personality. W showbiznesie, w TV, to trzeba mieć. Nie, ja mówię bardziej o rodzinie, bo ty powiedziałaś kiedyś takie słowa. Jestem bardzo słaba, jeżeli chodzi o dbanie o porządek w domu. Moja garderoba wygląda tak, jakby przeszedł przez nią huragan. Czy ty jesteś, Joanno, dobrą gospodynią domową? Nie. Nie jest, naprawdę. Przyznam się, tak. Słyszałem, że nie ma osoby, która może powiedzieć, że dobrze gotujesz. Nie. Dobrze. W czym jest dobra Joanna Krupa, jeżeli chodzi o zajęcia domowe? W czym jestem dobra? Mhm. Myć garów, robić pranie. Alright. Córeczką się zajmować. Ale pieski wypuszczać, zalać im jeść. Ciężko jest mi wyobrazić sobie ciebie, jak myjesz na przykład wannę albo kibel domestosem. Robisz takie rzeczy?
Nie często. A czym się różni Xylit od Fairy? Od czego? Xylit od Fairy. To są bohaterowie Marvel Uniwersum. Nie, Xylit od Fairy. Xylit, taki płyn, nie kojarzysz? Xylit. Xylit. Od czego? Od Fairy, to jest taki płyn. Of a breeze. Nie, co mówisz? Seabreeze? To są inne produkty, kurwa. No właśnie, ale, inne nazwy. Domestos, understand? Chciałabyś, żeby twoja córka poszła w twoje ślady? Wiesz co, ja jestem otwarta, żeby robiła co chcę w życiu. Będę ją wspierać obojętnie, czy chce iść w ślady moje, czy nie w moje, ale wiem, że jej ojciec będzie wszystko robił, żeby nie szła w ślady mamy. Że on chce, żeby była lekarką, czy weterynarzem, czy adwokatem. On ma właśnie inne plany na nią. Wiesz, że to jest największy błąd, jak dziecko realizuje ukryte plany, ambicje, albo czasami kompleksy rodziców. To jest najbardziej makabryczny scenariusz. Tak, dlatego ja nie będę ani w jedną, albo w drugą stronę ją na siłę, i żeby ona pokazała, co ją interesuje, i ja z mojej strony będę wszystko robić, żeby właśnie się czuła, że mama będzie ją wspierać, obojętnie jakie ona marzenia i co będzie chciała robić. Bardziej no tata będzie taki, że będzie ją próbował pewnie trzymać. A twoja córeczka ma polskie obywatelstwo? Jak to dzisiaj wygląda? Tak, ma. Ma? Ma, tak. Okay. Czy ona jest też Polką i Amerykanką? Tak. Ma dwa paszporty. Tak, tak. Już wiem, o czym tak myślałem. Proszę, intensywnie, bo gadaliśmy o programie i ja cały czas ten 2010 rok mnie interesuje. Aha. Kto wtedy wygrał? Z jedno z tych nazwisk mam. Paulina Papierska. To jak tutaj przyjechałaś i... Jest ta słynna anegdota o Boriksonie, kiedy zapytał się mamy, jak podoba ci się ten cały show biznes. Mm-hmm. Mama mówi, no widzę show, ale biznes tutaj nie widzę. Mm-hmm. Więc jest pewien przeskok, podejrzewam, pomiędzy tym, co się dzieje w Ameryce, a tym, co mamy w Polsce. Więc co cię najbardziej zdziwiło w Polsce, w show biznesie? Jaka jest różnica? Na co Amerykanie by nie zwrócił uwagi? Albo jakie są deficyty tu, a jakie tam? Bo z filmowcami też możemy gadać na ten temat i... Dużo zaskakujących wniosków mają w swoich głowach. Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jak zaczęłam robić ten program, do końca, na początku się troszkę stresowałam, bo nie wiedziałam, jak produkcja będzie wyglądać. A muszę powiedzieć, że byłam pod ogromnym wrażeniem, że na jakim dużym poziomie właśnie Tab Marl było. I myślę, że z Ameryki przyniosłam to, że trzeba być na czas, że trzeba być professional, żeby dobrze pracować, żeby każdy traktować szacunkiem, czy to jest make-up artist, czy ktoś od włosów. I ja myślę, że ja bardziej to sprowadziłam do Polski, że tutaj nie ktoś, że nie można gwiazdożyć w pracy, tylko właśnie... ciężko pracować i pokazać, ale tak, co ja wzięłam z tej drugiej strony, to ci powiem, ciężko mi to powiedzieć, żeby do porównania, powiedzę, że poziom z tego, co ja zaczęłam w Polsce robić, to jest na dużym poziomie, tak jak w Stanach. To nie mogę powiedzieć czegoś, że w Polsce, wiesz, nie jest na tym samym etapie, co w Stanach. Tylko dobrze, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam twoje bardzo pytanie. Bardzo dobrze, tak? Pięknie odpowiedź. Ale mówisz o szacunku, a pamiętam twoją wypowiedź na temat Romana, bo tak o nim mówisz, Roman, że powiedziałaś, Roman nie jest tak bardzo do seksu. Tak kiedyś powiedziałaś o swoim mężu. Ale to znaczy też był być... show. Wiesz, to też był show. Ja myślę, że taki show to są takie drobne, małe, przemycone uwagi. Co to znaczy, że ktoś jest tak bardzo, nie tak bardzo lub tak bardzo do seksu? Joanna? A wiesz co, no nie chcę tego, bo tam to tematu za bardzo wracać. Nie, bo to dla niego, wiesz, troszkę zamknięta sytuacja. Ale jak, wiesz, ktoś... może jest bardziej taki, co więcej chce, a ktoś może co mniej mu potrzeba. A ty jesteś, bo przepraszam, że tak powiem, mam nadzieję, że to cię nie dotknie, bo wierzę, że cię bardzo lubię i szanuję. Ty jesteś bardzo wymagająca seksualnie. Jak masz partnera, to on musi być naprawdę takim dojrzałym, sprawnym technicznie kochankiem. Cicho. Musi mieć duże doświadczenie. Experience. Nie, myślę, że jestem easy breezy. Co to znaczy? Bo ja słabo znam język. Easy breezy, tak. Nie, myślę, że nie jestem taka, jak co mówisz. Nie jesteś taka, jak ja mówię? Nie. Bo kiedyś przyznałeś też, że... I znowu to może był... To było ile? 7 lat temu, bo teraz troszkę się zmieniłam, bo mam córeczkę i wiesz... Ale co prawda, że potrafiłaś bić swoich facetów? Bić? Tak. Jak bić? No, że jak cię wkurzył, to go... Sama mu kiedyś powiedziałaś, jak mnie wkurzy, to przypieprzę. W życiu nie uderzyło. Tak powiedziałaś w wywiadzie.
No to na żart. A, to musiał. Okej. Dobra, to teraz takie pytanie podsumowujące, zamykające tę część, dobrze? Dobrze. Kim jest Joanna Krupa w 2023 roku? Jakie rozdziały są już zamknięte? Aktorstwo? Jeszcze się otwierasz, jak przyjdzie propozycja, zrobisz coś z tym? Czy już w ogóle ci to nie kręci, nie chcesz wrócić? Wiesz co, jestem otwarta do różnych rzeczy. Myślę, że bardziej jestem zamknięta w takim temacie jak reality show. Ostatnio producent Housewives z Miami do mnie propozycję ale mi dali. Ale ja słyszałem, że jest jakaś propozycja na stole amerykańska. Jest, ale nie... Co innego. Coś innego, co jest na dzień dzisiejszy. Nie mogę jeszcze o tym rozmawiać, ale właśnie Housewife temat jest zamknięty, dlatego że przez to, że mam córeczkę, też inaczej patrzę na show business i to nie jest już w temacie coś, co było 7 lat temu, że jestem też inną Joanną przez to, że jestem starsza, też mam córkę i no takie programy to niestety do końca nie są reality, że to też jest takie sytuacja, gdzie... Reżyserują troszkę. Troszkę tak. I mogę robić reality, ale inne reality. Coś, co ma serce i coś dobrego, żeby jak córeczka kiedyś będzie oglądać, żeby była dumna z mamy. A powiedz tak, jak rozmawiamy szczerze, bo każdy z nas pracuje w mediach, ma doświadczenie z bardzo różnymi programami. Jak bardzo niektóre edycje i laureaci Top Model byli ustawiani? Do jakiego stopnia tam była inżynieria, że ten się klika? Bo w pewnym momencie zaczęliście zapraszać dosyć niebinarnych, no takich powiedziałbym z punktu widzenia widza kontrowersyjnych uczestników. Mówisz o story za zawodnikiem niż sam miałem wrażenie, talent, że tam nie bardzo liczy się już uroda, wygląd czy jakieś takie predylekcje do bycia modelem, modelką, tylko pewna historia. Czułaś, że ten program wędruje w kierunku lekko reżyserowany? Znaczy wiesz co, myślę, że historia jest bardzo... ważna, ale ja zawsze trzymałam za tych, których ja kibicowałam i myślę, że my jako jurorzy, my bardziej decydujemy. Bo też u nas jest tak, że jak widzimy, że ktoś naprawdę ciężko pracuje od A do Z, a nie przychodzi perfekcyjny w pierwszym castingu i go trzymamy, bo jest piękny i super pracuje od pierwszego, tylko właśnie ci, co się troszkę otwierają i zmieniają. I wiesz, dla mnie to historia tak, jest, może być ten, ale nie końcowo nie wybieram osoby dla historii. I myślę, że każda z jurorów patrzy na cały package. I też ten, kto może się prezentować też dobrze w mediach czy w social media, że to wiesz, są różne elementy programu, że nie tego wybieramy kogoś, kto jest piękny i może nie ma osobowości, albo ktoś jest piękny i nie jest fotogeniczny, że wiesz, że to są różne elementy w każdym sezonie. Tak prywatnie, tak jak mam. Tak prywatnie. Poza internetem nie wyjdzie, spokojnie. Ana, bo ja mam takie wrażenie, bo bardzo go lubię, że Dawid Woliński, że on jest piękny. On jest piękny dla ciebie? Tak, przystojny. Ale przystojny czy piękny? Bo ja mam wrażenie, że on jest piękny. Posągowo piękny dla mnie. Tak, bo ja go czasami spotykam na siłowni, jest pięknie wyrzeźbiony, ale ma też taką, te oczy i tą twarz, tak, że jest piękny. Tak, Dawid ma oczy hypnotizing. Tak. No hypnotized guy, prawda? Tak. Beautiful. I ciałko ma piękne, tak, ciągle, zawsze opalony, zawsze z perfekcyjny, włosy. Skąd ty znasz jego ciałko opalone? Z Instagrama. Zawsze jak, wiesz, byliśmy razem na wakacjach w Grecji, to widziałam tam więcej niż na nagraniach Top Model. Bo ty kiedyś powiedziałaś, może znowu to był show, że jesteś albo często bywasz wstydliwa. Jestem wstydliwa, tak. Znaczy, żebyś miała świadomość, my z Piotrusiem też mamy te cechy. Mhm. Mało tego, mam wrażenie, że te cechy w sobie pielęgnujemy. A jeszcze przed przerwą, na czym polega wstydliwość Joanny Krupy? Wstydliwość. Znaczy, ja zawsze byłam taka, że na przykład wstydzę się gdzieś iść sama, na przykład idę się spotkać z koleżankami i zawsze czekam, aż one tam już są, żeby iść na przykład do baru czy do restauracji, bo nie wiem, jakaś jestem taka, jak wiem, że będzie dużo ludzi, ja się wstydzę, żeby sama... Naprawdę? Tak, że nie jestem wstydliwa, albo nieraz poznam, wiesz, nowe osoby. To zależy, jaki moment tak naprawdę. Mhm. Czyli jak jesteś pierwsza w knajpie, starasz się schować za telefonem. Tak, jestem wstydliwa. A to znaczy, to ładne. To mi się podoba. Ładne. To my się możemy pod taką wstydliwością podpisać. Stawiamy kropkę, zaraz wracamy i przypomnę państwu, że użyję zwrotu mam bądź oni. I wytłumaczę wam, co to jest. Dobrze, bo ja bym chciał, Joanna, żebyś sobie zebrała myśli i, uwaga, doświadczenie. Experience. Powrócę do ciebie po przerwie z pytaniem, które jest fajne, ciekawe i myślę, że wiele osób chciałby poznać głębszą odpowiedź. Dlaczego ciągle jesteś dumna,
że pochodzisz z Polski. Okay. O, wracamy za bardzo chwilę. Dobre. Halo? Słyszymy się. Na dalszą część rozmowy zaprasza Play, partner podcastu. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem intencji dla tych, którzy chcą więcej z życia. Moi drodzy, wracamy po przerwie. Asia Krupa naszym gościem. Ja teraz zacznę temat ważny dla mnie i dla Kuby. Od finansów. Mama. A, myślałem, że chciałaś powiedzieć o tym, że nie nosimy portfeli. A, nie, no ja nie, bo ja mam konto intencji w mBanku i za wszystko płacę telefonem. Pyk! Wiesz, że oni w Stanach też już to mają? Tak, ale to w ogóle jest śmieszne, że w Ameryce jest bardzo prymitywny system bankowy, a my w ogóle... Znaczy w Stanach, żeby zapłacić, trzeba dać telefon, a u nas wystarczy przyłożyć telefon. Tak, dokładnie. I jeszcze mają czeki, których Europejczycy tak, nie są w stanie czek, zrozumieć. Tak. I mają kartele i trusty i niestety prześladują mniejszości. Dobrze, moi drodzy, mama. Mama to jest z tego, co czytałam... Mama, przypomnijmy imię mamy. Mama, no, oczywiście Jola. Jola. Czyli była... po amerykańsku Jola. Yes. Jolanta. Ten wasz wyjazd do Chicago też był zabezpieczony w postaci ludzi, którzy już tam byli. Rodzina była, bliscy byli. No i twoja mama została twoją bohaterką. I tak jest do tej pory, prawda? Tak. Ile ona pracowała dziennie, żeby zapewnić tobie i Marcie... dobry byt?
Wiesz co, 7 dni tygodniu, gdzieś tak 12 godzin dziennie, nieraz noce pracowała i wiesz, my jako dzieci tego nie rozumieliśmy i były momenty, gdzie wiesz, mama chciała spać w ciągu dnia, my tam hałas prowadziliśmy w domu, no i teraz jako mama i wiesz, jako dorosła kobieta, szanuję ją jeszcze bardziej z tego, co ona przeżyła i no do końca dnia nie byliśmy takie może byłam nie taka grzeczna córka i rozumiała mamę w tym czasie, ale no bardzo ciężko pracowała. A kto się bardziej buntował, ty czy Marta? Buntowało w jakim sensie? No to jest teenager. Narkotyki, koledzy, alkohol. Wiesz co, ja się nie buntowałam, bo byłam taka, wiesz, szybko dorosłam, bo też miałam tą moją siostrę 6 lat młodsza i pomagałam mamie bardzo dużo, dlatego że ona bardzo dużo pracowała. Później jak tata przyjechał półtora roku później do Stanów, to bardzo dużo pracowali. I ja byłam taka, wiesz, babysitter, taka nania też Marty. To myślę, że przez to też urosłam, taka bardziej się zrobiłam... jak to się mówi, mature, bardziej tak... Dojrzała. Dojrzała, wcześniej pewnie dojrzałam. Znam angielski. Spojrzałaś na mnie i się wystraszyłem. Matur, nie wpisuj na Pornhubie tego. Nie. Że dojrzałam, ale wiesz, nie, do końca dnia nie powiem, że byłam jakimś aniołkiem, bo miałam lewe ID, jak miałam chyba 15 lat, chodziłam do klubu, na dyskoteki, tak. Kupowałaś alko też? Nie, wiesz co, nie kupowałam alkoholu, ale na dyskoteki uwielbiałam tańczyć. Okej. Okay. I podrobiłaś dokument, tak? Tak, z moimi... Możemy donieść do ambasady. Tak, i z moimi Polakami, dziewczynami i też kolegami, po mój pierwszy chłopak, 5 lat był Polakiem i chodziliśmy na dyskotekę, co się nazywa Jedynka w Chicago. Chodziłem! Byłem, tak! Bardzo dużo Polaków tam. Tak, prawda, tak, polska tak. Dyskoteka. I chyba polska właśnie muzyka, DJ jest Kubą tam też i dalej chyba on tam jest. A powiedz mi, czy tam miałaś pierwszy kontakt z narkotykami? Właśnie. Jedynka. Przyznam się, że ja w życiu nie próbowałam narkotyków. Jeszcze. Jestem bardzo... Jeszcze, bo zawsze jest czas na grzeczna. To, nie? Grzeczna, no. No to wróćmy do tego pytania, które jest ważne. Tak. No bo żyjemy w trudnych czasach, nie tylko w Polsce, wielkich przesileń emocjonalnych. Dlaczego jesteś dumna, że pochodzisz z Polski? Bo bardzo często to podkreślasz i trudno to już dzisiaj uznać za taką tylko i wyłącznie kurtuazję. Bo wiesz co, nie myślę, że to tutaj chodzi tylko, że jest o Polskę, tylko że się urodziłam w Polsce. Mama... Czyli to taki sentyment. Że to, znaczy, bo jestem Polką i jestem dumna z rodziny mojej, z tego, co mogłam osiągnąć jako Polka i nie wiem, czy to ma coś do robienia z Polską, ale tutaj się urodziłam i dlatego mówię, że jestem dumna, że jestem Polką, bo dużo spędziłam czasu, odkąd miałam 5 latek w Stanach, to nie mówię, że jestem dumna Amerykanką, a poczuję korzenie i szacuję tam, gdzie się urodziłam. A jak patrzysz na przykład, bo kojarzysz naszego prezydenta Andrzeja Dudę, tak? Fajny, kojarzysz się fajny mężczyznę, jak tak patrzysz, mówisz... Czy przystojny się patrzysz? Tak, tak. Wiesz co, ja teraz jestem starsza, to nie patrzę tylko na jak ktoś wygląda, tylko na zewnątrz, tylko właśnie bardziej na osobowość, na serce, jak mnie traktuje, jaką jest osobą dla innych. Miałaś kontakt z panem prezydentem? Nie miałam, tylko nie mogę ci odpowiedzieć, czy wiesz. A jego personality, jego osobowość, tak jak, nie wiem, widzisz w mediach, czy to jest ktoś, kto na przykład porywa ciebie jako 30-letnią kobietę? Nie mam 30 lat, bo nie będę mówić na ten temat, bo nie mam tych 30. Okay. Dobrze, a jakie mamy fajne cechy jako Polacy? Pamiętasz jeszcze albo widzisz to? Cechy? Tak, jakie mamy cechy charakteru jako nacja, jako naród? Bo też twoi najbliżsi przyjaciele i przyjaciółki wszyscy są z Polski. Znaczy, jak tak, na początku jak mieszkałam w Chicago, to bliżej się trzymałam Polaków i dalej też mam dużo właśnie znajomych Polaków, coś... A potrafiłabyś tak wydestylować, trudne słowo, czy cechy Polaków jako takie wyjątkowe? Myślę, że... Czekaj, jak to słowo... Po polsku powiedz, albo powiedz po angielsku, ja ci przetłumaczę. Honest. Uczciwy. Uczciwe i lojalne. Szczery. I lojalne. Uczciwość i lojalność. Tak. O, chociaż z tych, co wiesz, co ja miałam w otoczeniu, czy mam. A niedobre cechy, czyli najgorsze? Zazdrość. Zazdrość, krytykowanie drugiej osoby. No i nie mieć tej... Powiesz, jak ja przyjechałam pierwszy raz do Polski z Kalifornii, jak szłam po ulicy, jak się uśmiechałam do innych, mówię hej, cześć, dzień dobry, to nie było takiego, tej sympatii z powrotem, że teraz się troszkę zmieniło. To myślę, że nieraz właśnie...
Może, że słoneczka jest, wiesz, to, powinno to być więcej tutaj w Polsce. To bez wątpienia. Tak. Kazik o tym śpiewał. A kto gorzej przeklina, my czy Amerykanie? Czy co jest fajniejsze, kurwa mać czy what the fuck? Co ci bardziej leży w ustach? Może czego ty używasz częściej? To i to. A częściej? Znaczy, zależy, czy jestem, rozmawiam z kimś po polsku, czy po angielsku. No. Tak. Myślę, że po angielsku więcej. Dobrze. A czy są jakieś zmieniające się stereotypy na temat Polaków w USA? No bo jesteś tam regularnie, tam mieszkasz. W Polsce też dzieją się różne rzeczy. Jesteśmy uznawani za bardzo bliskiego. Czasami mam wrażenie, że Polska graniczy ze Stanami Zjednoczonymi. Jakie są teraz stereotypy na temat Polaków w USA? Masz na to jakiś wyczulony słuch? Znaczy, wiesz co, teraz po wojnie, myślę, że Polska jest na topie, jako chodzi o, że każdy, dużo osób mają ogromny szacunek do Polski. Każdy teraz tak naprawdę w Ameryce wie, co to jest Polska, gdzie jest Polska, bo ja pamiętam, jak nagrywałam jeszcze Housewives, 7-8 lat temu, i chciałam, żeby oni przyjechali na finał Chub Marrow i do Polski. Oni mówili, Polska co, gdzie? Tak do końca nie kojarzyli. I teraz myślę, że każdy wie, gdzie jest Polska. Dużo jest tematu teraz na punkcie Polski. I tylko zawsze... wiesz, że ciągle badania pokazują, że ponad 40% Amerykanów uważa, że Europa to jest kraj. Tak? To jest jeden kraj, tak. O, oh, wow, okej. Okay. Także ten poziom wiedzy... Do tego to nie 42% widziałam. Amerykanów uważa, że świat nie powstał w wyniku ewolucji, pod ziemią mieszka szatan, a w niebie latają anioły. Dzisiaj znalazłem takie badanie. I to socjologiczne, nie ciekawostki z... Znaczy, wiesz, spotykasz się to czasami, że to... Znaczy, tego to nie wiedziałam, że to w ogóle, wiesz, jest jakiś szatan? Procent. Słucham? Mieszka szatan. U nas pod ziemią. No, ale... Czyli twoi znajomi nie mają. Że tego. Europe jest jako jeden kraj. Tak, nie, tego jeszcze nie słyszałam, ale mnie to troszkę nie zaskoczyło z jednej strony, bo też w Ameryce, nie chcę ci skłamać, nie powiem ci ile milionów, ale właśnie teraz takie aplikacje, co jestem inwestorem, takie Edsoma, co ma aplikacje dla dzieci czytania, oni robili takie właśnie badania, sprawdzali i nie wiem jaka to ilość milionów ludzi, co nie umie. Na przykład idziesz do restauracji, nie potrafi przeczytać menu. Okej, okay. Bo już się w tymi kodami QR... Ale nie o to mi chodzi, nie umiem czytać. A, analfabeci w tym tak, sensie. Tak, że nie umiem czytać, że nie umiem czytać. I to jest, wiesz, że mi mówisz, że mogą myśleć, że Europe jest kraj, i wiesz, to też to z jednej strony może nie jest szok, jak tak się patrzy bardziej w detale, jak... Ja myślę, że mają trochę inną perspektywę też, mocarstwową. Tak. A skoro mówimy o wstydliwych rzeczach, to powiedz mi chociaż trzy powody, dla których uwielbiasz disco polo. Znaczy, wiesz co, myślę, że to... myślę, że to jest taka muzyka, gdzie nawet jak jesteś w złym humorze, czy smutna, że jak słyszysz, to chce ci się tańczyć. A co i od razu masz ci się jaki numer najbardziej ci podoba? Ona tańczy... Miała matko, syna... Nie, syna. Tego to nie znam. Mama ostrzegała, ona tańczy dla mnie, ten pomarańcza, takie wiesz, takie fajne. Ktoś tam się obudził. Mam, wiesz, dystans do siebie i why not? I wiesz, przez dużą większość mojej młodości, co chodziłam na dyskoteki, to zawsze właśnie takie dance, disco polo. Jedynce w Chicago bardzo dużo było. I moi rodzice też puszczali, wiesz, jak mieliśmy, jak rodzina przychodziła na barbecue czy coś. Puszczaliście disco polo? Tak, tak. I rozumiem, że jak słucha nasz Chadoman i do ciebie napisze na Insta, jest szansa, że wystąpisz w jego klipie. Albo Radek Liszek. Nigdy, never say never. A powiedz mi, a miałaś na przykład chłopaka, który słuchał amerykańskiego country i chciałaś go w związku z tym zabić? Iha. Nie, bo właśnie mój były ten Jenson, on był taki country boy, tak samo mój Asi, tata, mój mąż też lubi country muzykę, różną muzykę lubi. To wiesz co, niektóre muzyki country mi się podobają. Naprawdę? A country jest postrzegane jako takie disco polo w Stanach, że to jest obciach tego słuchać? Nie, w ogóle nie. Nie. To kompletnie jest zupełnie nie. Co innego. Kompletnie coś innego. Tak, właśnie nie wiem, co mogę porównać w Stanach, gdzie by było, że jakiś obciach muzyka. Dla mnie muzyka country to jest jakiś rodzaj prześladowania ludzkości. Przepraszam. To prawda, ale z drugiej strony, jak oglądasz Yellowstone, to cię ona jara i nie razi po oczach. Dobra, to teraz poważne pytanie ode mnie. Proszę. Dobra? Uwaga. Weź się oddech. Jesteś osobą bardzo religijną. To prawda? Wierzę. Czym jest dla ciebie wiara?
że wierzę, że... Znaczy wierzę w Bogu, wierzę w Jezusie, wierzę, że obojętnie jaką jest osobą i jak byłaś... Jak to wytłumaczyć po polsku, żeby to ten... Powiedz po angielsku, my przetłumaczymy. Nie, że zależy jak był człowiek wychowany, obojętnie jaką mają wiarę. Dla mnie najważniejsze jest i zawsze mama mnie i tata uczyli, że trzeba być dobrym człowiekiem i innemu nie zrobić krzywdy i nie być fałszywym i traktować innych tak, jak ty byś była traktowana. To dla mnie tak naprawdę, wiesz, mam wiarę, bo moja mama zawsze... jest wierzącą i to mamy od dzieciństwa, ale dla mnie, wiesz, to zależy też jak... Ale sama się ochrzciłaś w Jerozolimie. Tak, tak, potem tak. Z mamą pojechałaś do Jerozolimy, tak. Więc to nie jest taka zwykła wiara, tak. Tylko wymagało to jakiegoś tam poświęcenia, żeby tak. Pojechać. Znaczy, to wymaga świadomości, bo to już jest chrzest, który przyjmujesz świadomie. No tak. Tak. Właśnie. Tak. Znaczy... Pani Joanno. Moja mama przeżyła... coś, co jak mi powiedziała, no to... Cud? Tak, i nie chcę na ten temat mówić, może mama kiedyś będzie mogła o tym powiedzieć. To było 5 dzieci razem i przeżyła taki moment, gdzie naprawdę by było ciężko nie uwierzyć. I wiesz, jak moja mama mi to mówi i też moja ciocia to przeżyła, że dla mnie, wiesz, dlaczego powinnam... w coś inne wierzyć, jak ja ufam mojej mamie i bym nigdy, wiesz, nie myślała, że jest inaczej i może przez to, że ja tak byłam wychowana, może też przez to ja tak myślę, ale też no, do końca dnia zależy, jak ktoś był wychowany i najważniejsze jest dla mnie, że nie musisz mówić, że wierzysz, tylko najważniejsze, jakim jesteś człowiekiem. Słuchajcie, to teraz ja powiem o tym pojęciu, o którym chciałem... Przypomnij pojęcie. Bamboccioni. To jest, proszę państwa, stereotypowy Włoch. Tak się określa Włochów. A dlaczego? Bo przeciętny obywatel Unii Europejskiej wyprowadza się z domu 27 lat. Ma. Żyje z mamą. Szwed robi to w wieku 25 lat. Włosi 31 lat, a Słowak 32. Tak? Polacy mają 64. Tak. I teraz u ciebie jest trochę odwrotne bamboccioni, bo ty często mieszkasz z mamą. I ta mama, ile przez twoje całe życie mieszkałaś z mamą? Znaczy mama ze mną, żeby to tak że mama mnie nie utrzymuje, tak. To się dorzuca do czynszu. Nie, wiesz co, powiem wam tak, że moje życie było, odkąd się wyprowadziłam do Legii, jak już zaczęłam pracować w showbiznesie, było bardzo spontaniczne, że były momenty, gdzie... Następny dzień dostałam na przykład, że okej, jadę do Guam, robię film i miałam 7 psów u siebie. I wiesz, i żeby iść za moim marzeniem tym w showbiznesie, ale też marzeniem, żeby pomagać zwierzakom, to musiałam, żeby moja mama była blisko, jej ufałam, że będzie mogła prowadzić mój dom. No i też wiem, że te zwierzęta będą w dobrych rękach. I tak naprawdę się tak zebraliśmy i zawsze tak żyliśmy jak dwie przyjaciółki. Że wiem, że dla niektórych ludzi to by było ciężko może pomyśleć, bo niektórzy są jak najdalej, jak są dorośli od rodziców, a ja z mamą zawsze mieliśmy takie best friends, takie bliskie przyjaciółki i tylko mogę marzyć, żebym miała taką relację z moją córką. Piotruś ma genialną relację z mamą. Jego mama jest nawet na ty ze mną. Tak, nawet raz usiedli u nas w restauracji i siedzieli przez 3 godziny. I po tej rozmowie mama zrobiła sobie tatuaż. Kuba! Ale naprawdę. Jestem przekonany, że za chwilę mimo wieczoru wyjdziesz z tego studia i jak będziesz szła ulicami Warszawy, co druga osoba będzie się uśmiechała, albo będzie mówiła o Joanna, albo dzień dobry pani. A jak tak naprawdę to wygląda w LA? Ja byłem tam wielokrotnie. Tam są tłumy ludzi, wszyscy biegną albo patrzą na smartfony. Jak ty wędrujesz, może nie tam Rodeo Drive, ale ulicami LA, czy Amerykanie cię poznają? Czy jesteś tam osobą powszechnie znaną, średnio znaną, czy mówiąc między nami w ogóle? Wiesz co, bym powiedziała średnią, bym powiedziała, że ci, co oglądali programy, co robiłam... Czy Taniec z Gwiazdami był hitem. Tak, tak. To w tym czasie, co robiłam te programy, na przykład Taniec z Gwiazdami czy Housewives, to nie było dnia, co ktoś do mnie nie podeszedł. Teraz często też jest, że Joanna, i że wspominają mnie z tych momentów. Ale jak jesteś w telewizji w tym czasie, to bardziej cię kojarzą, bo to jest na żywo, że jesteś w telewizji.
No i? No i co? No i co? A za 10, 15, 20 lat, no bo każdy z nas myślę, że ma jakiś plan B na swoje życie. Myślisz o tym, co będziesz robiła na przykład za 15-20 lat? Kiedy będziesz panią w średnim wieku? Ojejku, wiesz co, nie myślę na ten temat, bo zawsze jak na przykład miałam jakieś marzenia, czy jakieś, dałam sobie jakiś czas do osiągnięcia, to jak coś nie wyszło, to później jesteś tak, się czujesz tak, nie wyszło, szkoda, albo... A jak coś nie planujesz za bardzo i to się stanie, to później jeszcze bardziej jesteś zekscytowana i się bardziej tym cieszysz. Znaczy, dla mnie bym chciała jak najdłużej, wiadomo, robić to, co kocham, rozwijać... No będzie kolejna edycja Top Model, to już wiemy. No to tak. Tak, ale wiesz, i też, żeby jak najwięcej spędzać czasu z moją córeczką i też bym marzyła, żeby mieć drugie dziecko, żeby powiększyć rodzinę. Każdy z nas, no ty masz to na co dzień, my z Piotrusiem niezależnie, byliśmy pod tak zwanym Hollywood Sign, czyli ten legendarny neon. Tak. Miałaś taki moment w swoim życiu, że byłaś bardzo bliska takiej filmowej, dużej jakiejś roli albo dużej hollywoodzkiej kariery i to w ostatniej chwili nie wypaliło? No bo marzyłaś o tym, no nie ukrywajmy. Znaczy wiesz co, zawsze marzyłam, żeby być modelką. Mm-hmm. Tak do końca dnia to aktorstwo nie było takim moim marzeniem. Też naprawdę nie chodziłam tak na castingi aktorskie, tak jak powinnam tak naprawdę, bo u nas nawet najduże gwiazdy też mają castingi i konkurują między sobą. To tak do końca nie dałam 150% do aktorstwa, tak jak dałam do właśnie... Ale byłaś na jakimś castingu do takiej roli, którą możemy, nie wiem, na przykład film, pamiętasz, z Angeliną Jolie, z Danielem Odbrystem? Salt. No, Salt, coś takiego. Brałaś udział w jakimś takim castingu, gdzie widzisz na krzesełku tu Angelina Jolie, tu Charlize Theron i ty. I Krystyna Janda dziś. Tak, wiesz co, no na pewno były momenty, tylko teraz zdałeś mnie w taką sytuację, gdzie wiadomo, nie będę pamiętać. Ale film pamiętasz jakiś tytuł? Pobyłam w tym, w David Carradine grałam w filmie, też był, jak on się nazywał, ten w Las Vegas. Kurde, nie pamiętam. Las Vegas. Nie to? Las Vegas Parano. Las Vegas Parano. Nie, ale wiesz, dużo było takich castingu, co na przykład rola była mniejsza, ale była jakaś A-list gwiazda, tak. Dobra, to teraz poczucie humoru. Tak. To jest ważny wątek. Dobra. A potem przejdziemy do więcej. Tak. Co cię bawi? Ale nie mówię tutaj o twoje poczucie humoru, jakie jest? O czym cię żarty bawią? Aha. Jaki show wieczorem w tym Miami sobie, czy w LA oglądasz w telewizji? Kimmel, Fallon, nie wiem, Jackass. Ostatnio mojej mamy puściłem, wytrzymała kwadrans, więc gdybyśmy mieli cię rozbawić na tej kanapie w domu, co mielibyśmy puścić? Rozbawić. Tak, żebyś nie poszła po shotguna i żebyś nas nie Kto jest najśmieszniejszym gościem na świecie? Aktorem, filmem? Znaczy, wiesz co, z takich właśnie programów śmiesznych, to myślę, że Jimmy Fallon, że ma ogromny talent, bo on śpiewa i wiesz, prowadzi ten program. On śpiewa z Justinem Timberlake'em. Tak, ja jest niesamowite. Ale to on, bo on jest z LA chyba, Kimmel jest z Nowego Jorku. Tak to jest, czy nie, czy na odwrót? Co ja powiedziałam? Fallon, tak. Fallon, Fallon. Że Fallon i Kimmel. My mówimy Fallon, ale tak, może Fallon. Fallon. Myślę, znaczy oba chyba są, nie wiem, czy z LA teraz są, czy z Nowego, ale chyba z LA. Nie wiem, on był kiedyś w Nowym Jorku. Nie wiem, się przyznam, że nie wiem, gdzie ma studio. No oni wędrują między NBC, ABC i tak dalej, no ale generalnie chodzi o nazwisko. Fallon. Yes, thank you. To zaraz więcej. More. More, more, a little more. Give us 10 seconds, bye. Mm-hmm. 10 seconds, bye. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem intencji dla tych, którzy chcą więcej z życia. Uff, jesteśmy znowu. Teraz szybkie pytania od nas. Nie muszą być szybkie odpowiedzi. Dobrze, to ja mam pierwsze pytanie, które jest dobre, bo to będzie finansowe, związane też z naszym sponsorem i partnerem. Kto zarabiał więcej, ty czy twoi partnerzy? Znaczy, partnerzy. Partnerzy, czyli twoi chłopcy, albo mężowie. Było różnie, że niektórzy więcej, niektórzy mniej. Ale częściej, intensywniej ty zarabiałaś chyba więcej. Ostatnie... Małżeństwo? 5 lat to ja. Zarabiałaś więcej? Mm-hmm. I to jest dobre poczucie dla kobiet. Znaczy nawet więcej niż 5 lat, sorry, z 10 lat. To chyba facet się gorzej czuje, nie? Trochę. Wiesz co, nie wiem, nie jestem facetem. Dobrze. Ja gorzej czuję. Gorzej. Ja dbam o to, żeby się spotykać z biednymi dziewczynami. Masz za sobą w USA więcej olśnień, czy więcej rozczarowań? Proszę. Ja? Czy tak ogólnie? Ty, w ogóle. Czy więcej rzeczy cię olśniło, czy więcej rzeczy cię rozczarowało in United States?
Rozczarowało może? Więcej? Maybe. Więcej rozczarowań niż sukcesów w Stanach? Nie uwierzę w to. Twoich słów. Sorry, chyba źle zrozumiałam. W twoim jeszcze życiu, raz. Czy w tym USA? Aha. Może powiedz to po angielsku. Listen to me. I have a very good accent. I don't know, is this Polish or... Where is your question, whatever. Peter? W Ameryce. Tak. To więcej było dobrych momentów, good moments, czy gorszych momentów. Bad moments. Thank you, my English. Znaczy, wiesz co, myślę, że mieszane. Bo na początku było bardzo ciężko. I myślę, jakbym była osobą, którą się by łatwo poddała, to bym wróciła do Chicago i bym kompletnie w inny kierunek poszła. Bo na początku nie było łatwo jako się o biznes. O to ci chodzi, czy jako ogólnie? Tak, tak. O życie. Że było ciężko. Później jak osiągłam już, wiesz, powoli jakiś tam sukces, to było lepiej, ale no do końca dnia... Jest okej. Okay. Jest okej, okay, wiesz, nie powiem, że jest perfekcyjnie, ale jest okej. Okay. A czy ty lubisz i znosisz cierpliwie, jak ktoś ci poprawia twój język niedoskonały, czy raczej nie chcesz, żeby się ktoś wtrącał? Wtrąca. Wiesz co? Szanuję to. Bo mówisz osiągłaś, a wiesz, że poprawnie... Osiągłeś? Osiągnęłam. Osiągnęłam. Osiągłam, okay. Mówisz. Nie, właśnie... Mi się osiągłaś podoba. Osiągłaś. Ja tak raczej, ja mówię, że się spaźniam. Spaźniam, albo wtrącam. Nie, ja mam, mam szacunek, jak ktoś mnie poprawia. Ja znaczy tak pytam, bo nie mam zamiaru cię poprawiać, bo nie mamy tyle czasu. O, dzięki! Żartowałem. 60% Amerykanów, a propos więcej, 60% Amerykanów cierpi na nadwagę. Jak ty dbasz o to, aby nie było ciebie więcej. Co ty robisz? Bo ty jesteś... Słuchaj, no ja cię obejmuję od paru lat, jak się witamy. Ciągle jesteś chudziutka i bardzo taka fit. Taka fit. Wiesz co, przyznam się, że chyba przez 6 miesięcy nie czuję się fit, bo nie chodzę na siłownię, tak jak było, że często chodziłam. Ale muszę wrócić właśnie do tego. No i próbuję jeść zdrowo. Ale też, wiesz, swoje czekoladki, jakieś słodycze. Jak jestem w Polsce, to wiadomo, mam mój catering, to wiesz, jem... Pierogi. Pierogi nieraz tak powiem, że pierogi uwielbiam, ale też sobie nie odmawiam, jak mam ochotę na coś. Dobrze. Okay. To teraz co, ostatnie pytanie? Tak, od ciebie. Co jest najważniejsze w życiu, Asia? Powiedz nam. I Polakom. Wszystkim. Po pierwsze zdrowie, bo bez zdrowia nic nie osiągniemy. Wszystkie obojętnie, jakie mamy marzenia, jak nie mamy zdrowia, to niestety ciężko osiągnąć i myślę, że trzeba być szczęśliwym. Obojętnie w jakiej branży się jest, obojętnie w jakim związku, obojętnie w jakiej sytuacji, żeby znaleźć szczęście w swoim życiu, bo jak nie czuję się szczęśliwy, no to tak naprawdę... Ale wiesz co, ja mam 59 lat i patrząc na moich przyjaciół, na swoją rodzinę, przestałem wierzyć w małżeństwo. Myślę, że w tej historii, że jak mężczyzna nie jest szczęśliwy, to szuka żony, ale jak jest szczęśliwy, to żona go szuka, jest dużo prawdy. Ty wierzysz jeszcze w małżeństwo? W to, że dwoje... Ja mam wrażenie, że małżeństwa stały się spółkami celowymi do osiągnięcia pewnych celów, do urodzenia dziecka, do zrobienia biznesu, potem ludzie się rozchodzą. Ty wierzysz jeszcze tak na zakończenie, zapytam cię bardzo romantycznie, w taką miłość dozgonną, że z kimś można tak się zasuszać, jak takie dwie śliweczki na parę. Znaczy, wierzę w tym, że są takie relacje, bo też mam znajomych, którzy są ze sobą przez długi czas i mają dzieci i są szczęśliwi, szczerze szczęśliwi. Wiadomo, do końca dnia nie wiemy, co tam się 24 godziny na dobę dzieje, ale myślę, że to nie trzeba być takim, że nie ma takich szczęśliwych ludzi na świecie, gdzie mogą przez całe życie być ze sobą. Kończymy. Tak. To było wspaniałe spotkanie. Bardzo ci dziękujemy. Właśnie naszym marzeniem była właśnie taka prywatna rozmowa, wiesz, żeby było więcej do refleksji, a mniej trochę do chichotu, bo chyba tutaj lubimy po raz pierwszy w swoim życiu słuchać. I uwaga, mamy jeden uścisk dłoni do Donalda Trumpa. To jest bardzo, bardzo nas cieszy. Naszym gościem była Joanna. Za chwilę wszędzie. Dziękujemy ci. Good luck. We love you very much. We love you very, very much. Yes. Thank you. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, na które zaprasza Play, partner podcastu. Play.